Siemanko, jestem Lucek, witam Was na kolejnym odcinku z modelarstwa. Mam nowe farbki, mam kilka naprawdę fajnych nowych rzeczy, które myślę, że uda mi się Wam zaprezentować już teraz. Tutaj mam model GTR-a, który już jest złożony. Znaczy, najpierw sobie go tak mniej więcej złożyłem, żeby zobaczyć, jaki mniej więcej kolor będzie mi pasował. Tu macie buteleczki nowej farby, o niej zaraz powiem. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zawieszenie jest w miarę skompletowane, nic nie jest sklejone, więc to jeszcze siedzi. Okazuje się, że zawieszenie w tym modelu jest amortyzowane i to jest prawdziwa amortyzacja. To znaczy są sprężyny i rzeczywiście jak się naciśnie, to ta amortyzacja będzie. I to jest bardzo ciekawe. Zresztą samo złożenie tego modelu nie jest takie trudne. Samo zawieszenie jest dość proste w konstrukcji i naprawdę nie ma tu żadnego problemu, tak? Zobaczcie, mamy tutaj dwie płytki. Ops. Zobaczcie, te koła są oczywiście skrętne. To oczywiście będzie wszystko dobrze i lepiej działać, kiedy już wszystko sobie złożymy tak, jak ma być, bo jeszcze dużo części nie jest włożonych. Tutaj mam malutkie części, które będziemy sobie składać. Tak więc przyczepiłem sobie to na plastelinę, którą teraz muszę ściągnąć, bo chciałem sobie wybrać kolor, zobaczyć, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Tutaj miałem taką gdzieś kartkę, na której wszystko sobie próbowałem, tak wyglądają te kolory nowe, które sobie testowałem i wybrałem palony czerwony, tak on się nazywa, tak, to jest ten, on nie wygląda na tej butelce jakby był rzeczywiście taki, ale on będzie wyglądał w ten sposób i wyglądał błędnie i będziemy go sobie nakładać, ale nie dzisiaj. Dzisiaj będę sklejał całą obudowę, gdzie mamy tutaj maskę, maski oczywiście sklejać nie będziemy. Będziemy ją tylko oddzielnie malować, ją się później tak wkłada w to miejsce, jej się nie klei, tak? Można ją całkiem ściągnąć, można ją tak podnieść, później tutaj podłożyć wykałaczką, albo nie wiem, może będzie jakaś coś, co będzie sprawiało, że ta maska będzie się trzymać w górze w tym modelu, coś takiego może będzie, nie wiem. Te koła mają zupełnie inne mocowania niż w przypadku Tamii. Tutaj w środku mamy taką jakby gumę i taki bolczyk wchodzi w tą gumę, on wchodzi przez układ zawieszenia w ten sposób, nie? Tutaj wchodzi później to. I co jest ciekawe, jeśli weźmiemy sobie tarczę hamulcową, no zobaczcie, weźmiemy sobie tarczę hamulcową nakładamy z tej strony, tak. Nie, odwrotnie. O tak. Nie, tutaj jest taki specjalny bolczyk, widzicie? I to wszystko będzie do siebie pasować. Co jest ciekawe, tarcza hamulcowa obraca się razem z kołem, a zacisk hamulcowy jest przyklejony do tej części. Więc w tym modelu będziemy widzieli podczas kręcenia kołami, jak obraca się też tarcza. Czujecie to? To jest niesamowite. Jak sobie zdałem z tego sprawę, to aż mnie zatkało, aż byłem taki podjarany, że tego dnia, co to odkryłem, nie mogłem nagrywać, bo taki byłem podjarany, aż głos mi się trząsł. To odkładamy na bok. Też powinienem mieć od tego jakiś oddzielny, taki już większy pojemniczek. W sumie mam tutaj takie coś. Tu chowałem elementy z kolei z Sylwii. Tu sobie mogę położyć tak koła. Na razie tego używać nie będziemy. Też jak składacie jakieś modele, jak się bawicie w takie rzeczy, naprawdę segregujcie sobie te sprawy, bo później okazuje się, że czegoś nie ma, gdzieś się zgubiło, a może tu położyłem, a może tam położyłem i patrzysz, że nagle tego w ogóle nigdzie nie ma. Więc co, zaczynamy od zderzaków. Tutaj w tym modelu różnego rodzaju zderzaków nie mamy, jest tylko jeden, więc trzeba go zamocować w tym miejscu. No i mam odpowiedni klej, więc zaczynamy klejenie. Pyk, zderzak z tyłu. I tu mamy jeszcze ciekawą stkę, bo są progi. Właśnie, tak się zastanawiam, czy powinienem tym klejem kleić, czy może innym. Czy może tym takim twardym bardzo, żeby to się ekstra trzymało, tak super, ultra, duper. Teraz zobaczymy, jak to zareaguje. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, czy my tutaj nie powinniśmy dać jakiejś części w tym miejscu, może uda się później wsunąć. Mam na myśli jakąś chłodnicę, nie? Tutaj tak, w tym miejscu, że od przodu
Na pewno będą jakieś siateczki, tylko one mogą być też na zewnątrz. Nie wiem, czy tu będzie coś... A, widzicie, tutaj na zderzak też coś przychodzi. Wiecie co? Nie wiem, czy nie powinniśmy... Kurde, no. Mam dylemat teraz. Nie wiem, czy nie powinienem tego zderzaka oddzielnie pomalować. Bo tutaj widzę, że jakieś części będą wchodzić. Zobaczę na instrukcji, jak to wygląda. Mam instrukcję. Tak, tu widzimy, że jest grill. Grill będzie z siateczki. Tu mamy instalowanie progów, lusterka. No ale to będziemy robić później, bo my chcemy uzyskać fajny efekt błyszczący. Też wam pokażę dzisiaj farby. Jak już sobie złożę model, to pokażę wam, jakie mam farby. No ale to jest też ważne, żeby się rozeznać w tym wszystkim. Zderzak. Logo GTR-a i tu mamy... nie wiem, czy właśnie tutaj coś przychodzi w tym miejscu. Tu widzę, że jest do silnika. Ja myślę, że tu będzie tylko i wyłącznie siatka. Taka grillowa. I tyle. Nic więcej. No nic, w razie czego to tutaj jest miejsce, nie? Żeby coś tam pokombinować, włożyć jakiś element. Nie ma problemu. Tu prawdopodobnie się przyczepi cały silnik. Zobaczymy, no zobaczymy. Na razie przyczepimy, jak będzie... Myślę, że nie będzie problemu, żeby coś tam ewentualnie włożyć do środka. Jak będzie trzeba na przykład jakąś chłodnicę tam wcisnąć. Nie będzie raczej problemu. Nie, zobaczcie nawet. O, jest chłodnica. I ta chłodnica nachodzi do silnika, do tej komory silnikowej, tak? Więc to wchodzi tu w środek. Komora silnikowa jest zupełnie oddzielnie, więc nie ma problemu. Chłodnica jest, jest wszystko ok. Dobra, działamy dalej. To trzeba jednak te zderzaki wszystkie pokleić, bo później nawet sama farba przykryje mi takie jakieś niedoskonałości tutaj, że tu jest jakaś przerwa, tak? I farba to wszystko pokryje. Nawet sam primer, czyli podkład, powinien sobie z tym poradzić. Dobrze, ja to takie szlifowanie i dopieszczanie zostawię sobie na później, a wam już pokażę, jak będę malował, nakładał primer i tak dalej. I teraz tak, biorę sobie aerograf tutaj do mnie, żebyście wszystko widzieli. Tutaj mam taką, no po prostu chusteczkę jednorazową. Tam jeszcze trochę wody jest, włączam sobie kompresor. I co jest najciekawsze w tych farbkach, to fakt, że wystarczy je mocno strząsnąć przed nałożeniem, przed dodaniem do aerografu. Mocno je wstrząśniemy, dodajemy kilka kropelek, jeśli chcemy sobie przetestować, i od razu możemy nakładać. Te kolory wszystkie są już gotowe, nie trzeba ich z niczym miksować, nie trzeba ich rozcieńczać, od razu dajesz kilka kropelek do aerografu i działasz, i malujesz, i robisz co chcesz, tak? Nie wiem, czy jest wystarczająco czysty ten aerograf, bo czasami się zapycha, wiecie? A ja nim ostatnio malowałem wczoraj się nim bawiłem i zalałem go wodą. Teraz właśnie tą wodę wypłukałem i nie powinno być problemu, ale na wszelki wypadek tu mam jeszcze taki preparat do oczyszczania aerografu w razie jakby coś tam było nie tak w środku. Czyściłem go wcześniej, ale czasami jakieś tam drobinki farby zostają i no różnie to bywa. Tak, wyczyścimy tutaj zbiorniczek, żeby nie było problemu. Pomarańczowy. Możemy sobie kropnąć ten pomarańczowy na kartkę. Oczywiście można też używać pędzelkiem go. Taka ilość farby pozwala nam coś na przykład fajnie zaakcentować. Weźmy sobie kawałek plastiku, pędzelek. Tak, i zobaczcie, to jest bardzo, bardzo wydajna farba. Starcza na mega długo. W tej buteleczce mam raptem 3... Nie wiem, czy 3 ml, ile tu mililitrów jest. Moi drodzy, jest... 17 ml i to mi starczy chyba na całe życie. Naprawdę, tej farby jest tutaj jak do modeli bardzo dużo. Więc z takiej kropelki możemy pomalować cały ten
element pędzelkiem, no nie? Ale też możemy sobie kropnąć kropelkę do aerografu. Widać, że to kropelka? Zobaczcie. Hop. Za mocne ciśnienie, troszeczkę zmniejszymy ciśnionko. Ok. Możemy sobie taką bardzo cieniutką pierwszą warstwę nałożyć, nie? Na samochód. Wlejmy trochę więcej. To są kropelkowe sprawy, naprawdę. Tyle kropelek, co ja tutaj już dałem, to wystarczy na długo. Tak i z daleka natryskujemy małe warstwy. Wygląda to super. Oczywiście na plastiku będzie wyglądać inaczej, bo to jest papier, on ma inną tekturę, strukturę, no nie? I ten kolorek, w aparacie tego nie zobaczycie, ale jakbyśmy przybliżyli w aparacie, na filmie, to widać taką inną teksturkę tego, tak? Okej. Zostrzymy, dobrze. I co jest jeszcze ciekawe na temat tej farby? Te farby z rozpuszczalnikiem, ta Mii, one strasznie śmierdzą. Widzieliście niekiedy na moim nagraniu, było dużo dymu, a ta farba wręcz pachnie. Pachnie jakby jakąś taką wanilią czy czymś takim. To jest farba akrylowa, wodna i ona bardzo szybko wysycha, tutaj już w tym miejscu jest wyschnięta, nie? Z tym, że do pełnego utwardzenia trzeba czekać, ile tam, 17 godzin, coś takiego. Więc ja wszystkie trzy warstwy nałożę w odstępie 10 minut. 5 minut to jest takie wyschnięcie wstępne tej farby i co 10 minut ja będę dla bezpieczeństwa nakładał już następną warstwę. Czyli nałożę jedną, następna, następna i w ten sposób myślę, że uzyska się fajny kolor, fajny efekt, no nie? Więc też można ją pędzelkować, można, ona jest do aerografu głównie, ale jak ktoś tam potrzebuje jakiegoś koloru, to może sobie użyć też do malowania pędzelkiem, chociaż no, nie polecam, ona się tak fajnie tym pędzelkiem nie nakłada. Pędzelkiem fajniejsze są, myślę, że farby Tamii, które też mi się przyda. Tamte też są akrylowe, ale te są już gotowe, wymieszane do tego, aby bawić się aerografem. Także super sprawa, naprawdę polecam, jeśli macie już aerograf i chcecie się tym bawić, to jak najbardziej używajcie farb Vallejo. Vallejo, Vallejo, nie wiem, jak to się czyta. Mam to, mam jeszcze taki do nabłyszczania środek. No i to już, co pokazywałem wam na Instagramie, tu mam do polerowania takie troszeczkę z wyższej półki preparaty. To jest do usuwania zadrapań po polerowaniu. No, Meguiar's jakoś tak się to czyta. Tak, tu jest poziom drugi. To jest oczywiście do samochodu, ale ja będę używał to do modeli. Naprawdę fajne efekty da się tym uzyskać. I step 3, czyli to już jest wosk, tak, że jak ktoś dotknie modelu, to nie będzie jakichś tam paluchów na tym i dodaje jeszcze dodatkowy połysk, także jestem strasznie ciekawy, jak to wyjdzie. Najpierw sobie popróbuję na jakimś, na jakiejś innej powierzchni i zobaczę, jak te preparaty się spisują, ale już miałem do czynienia z czym ja tutaj miałem wcześniej, aha, miałem pastę Tempo. No to jest zupełnie inna półka, tak? Te preparaty w stosunku do pasty Tempo. Pasta Tempo to jest taka podstawowa do usuwania rysek, jakichś tam niedoskonałości lakieru, aczkolwiek jak się jej źle użyje, to można sobie zrobić krzywdę z lakierem, na przykład w samochodzie. A te mamy tutaj trzy poziomy tych preparatów. One trochę kosztowały, ale myślę, że efekt będzie na tyle fajny, że mi się to zwróci. A ja zapraszam was na kolejny odcinek z modelarstwa. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.